Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu chce przebudować skrzyżowanie ulic Moniuszki i Sikorskiego. Nie wiadomo jeszcze, czy powstanie w tym miejscu sygnalizacja świetlna, czy też rondo. Są już plany przebudowy skrzyżowania, mówi zastępca dyrektora Zarządu Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu Bogusław Rogiński. W tej chwili inżynierowie ruchu określają, proszę zwrócić uwagę, że przebudowaliśmy praktycznie całą ulicę Sikorskiego, zostawiając te skrzyżowanie nieprzebudowane, ze względu na to, że w tej chwili jest przygotowywana koncepcja tego skrzyżowania, dopiero później zostanie zlecona przebudowa. Pomysłów związanych z przebudową jest kilka. Również są pomysły takie, żeby zrobić tam rondo, ale to tak naprawdę inżynierowie ruchu muszą się wypowiedzieć, które z rozwiązań byłoby dla tego konkretnego miejsca lepsze. Rondo czy skrzyżowanie świetne? Do końca roku ma zostać podjęta decyzja co do tego, co zrobić ze skrzyżowaniem.